Takim punktem wyjściowym była dla całego zespołu twórców wystawa, galeria w Muzeum Polin o nazwie Dziedzictwo, w której prezentowane są sylwetki ważnych dla historii, kultury, ważnych w różnych dziedzinach Żydów, Polaków, Polaków, Żydów. Czym jest Madagaskar w spektaklu pod tytułem Madagaskar? W pewnym sensie jest wyspą u wybrzeży Afryki, która w dwudziestoleciu międzywojennym mogła stać się pierwszą i jedyną polską kolonią. Na wyspie pojawiają się Ludwik Zamenhof, Julian Tuwim, Samuel Goldwyn i Stanisław Lem oraz dwie wielkie damy bardzo ważne dla naszej historii, czyli Helena Deutsch oraz Helena Rubinstein. Madagaskar jest też przestrzenią metaforyczną i metafizyczną. Jest miejscem, w którym po śmierci lądują wybitni polscy Żydzi albo żydowscy Polacy, ludzie, których tożsamość jest nieoczywista, niepewna, którzy nie podjęli za życia decyzji co do swojej tożsamości. Mamy takie wrażenie, że nasi bohaterowie są zamknięci w definicji na temat samych siebie, zamknięci niejako na wieczność, w krótkim biogramie. I też tym krótkim biogramem, tą skrótowością i krótkim niejako wyobrażeniem na temat ich życiorysu posługujemy się w tym spektaklu. Muszą oni sprawdzać się w pewnych zadaniach, które sprawdzają ich i pomagają też zdefiniować ich tożsamość kulturową. No i niektóre z tych zadań i również przez połączenie charakterów, które się tam znajdują, ponieważ są to, każdy jest ogromną indywidualnością z bardzo mocnym ego, te sytuacje powodują bardzo dużo momentów komicznych. Spektakl jest w pomyśle dość oryginalny, łączy ze sobą wiele języków teatralnych, ponieważ sama autorka sugeruje, już w podtytule jest to horror metafizyczny, ale mam wrażenie, że czasami jest to nawet bardziej rewia metafizyczna. Nad tą miksturą charakterów panuje, przewodzi im pramatka bądź prażmatka, która jest taką bardzo determinującą obecnością na tej wyspie. I tę postać gra pani dyrektor Teatru Żydowskiego Gołda Tencer. Mamy wrażenie, że nasz Madagaskar dotyczy wielu, nie tylko tych, którzy wywodzą się z kultury polsko-żydowskiej, ze świata polsko-żydowskiego, ale tych Madagaskarów obecnie może być o wiele więcej. I to okrutne spostrzeżenie, ale mamy wrażenie, że trzeba o tym mówić i trzeba o tym mówić coraz głośniej. Wow.